Witam wszystkich serdecznie na kanale Menmexa, oczywiście jestem, a zapraszam Was na pierwszy w tym roku, słuchajcie, unboxing i instalację gry. Gry, jak już dobrze doskonale wiecie, jest to, słuchajcie, Kingdom Come Deliverance. A więc gra historyczna, słuchajcie, od czeskiego studia Warhouse Studio, która zrobiła, słuchajcie, ponoć genialną grę, słuchajcie, genialną grę RPG, która została wydana 13, słuchajcie, lutego i już zdobyła, słuchajcie, ogromny sukces. Na dzień dzisiejszy, około wczoraj, dzisiaj jest który? Dzisiaj, słuchajcie, 1 marca, a więc między 27 a 1 marca sprzedano, słuchajcie, kopii ponad już 1 000 000 sztuk. Oczywiście to dzieląc na komputery stacjonarne i na, słuchajcie, konsole. A dzisiaj, słuchajcie, zapraszam Was na unboxing właśnie tej gry oraz instalację, no i oraz, słuchajcie, parę będzie z pewnością gameplay tejże gry. Sam jestem ciekawy, co w środku znajdziemy, sam jestem ciekawy, ile to wszystko tak naprawdę zajmuje na twardym dysku i jestem bardzo ciekawy, jak gra ogólnie, słuchajcie, wygląda w rzeczywistości. A więc zapraszam Was serdecznie. No dobra, kochani, a więc zacznijmy od pudełka. Pudełko wygląda dokładnie tak. W środku to jest taki, słuchajcie, kartonowa okładka. Wyciągamy i jest, słuchajcie, pudełeczko. Nie wiem, czy kojarzycie, słuchajcie, na pewno kojarzycie grę Call of Duty, II wojna światowa, ta niedawno co wyszła, słuchajcie, wielki hit. Ogólnie moim zdaniem gra na 7 z plusem, no 8, na 8. Ale to już nie jest to, co było kiedyś, szczególnie, słuchajcie, ten dubbing w tej grze Call of Duty po prostu jest polski, po prostu makabryczny. Ale mam nadzieję, że niebawem uda mi się zmienić język na oryginalny angielski i wszystko będzie, słuchajcie, już w porządku. Jak pamiętacie, dobrze, chciałem też zrobić, słuchajcie, unboxing z tejże gry, natomiast nie dlatego, że tam w środku było coś ciekawego, wręcz przeciwnie, nie było tam nic, nawet płyt, słuchajcie, żadnych nie było. To bardzo mnie, słuchajcie, zdziwiło. Gdybym wiedział, to bym po prostu może kupił sobie na Steamie, choć nie, ja wolę tak pudełka. I tak wolę pudełka, więc i tak bym pewnie kupił. Ale myślałem, że będzie coś dostaniemy, słuchajcie, od wydawcy tejże gry, natomiast nie dostaliśmy nic. Zaczym ja będzie, słuchajcie, w tym przypadku Kingdom Come Deliverance Special Edition. Słuchajcie, gra kosztowała 169 zł w sklepie Saturn. Mało, dużo, normalnie, o, powiem tak. Dobra, słuchajcie, otwieramy pudełeczko. Dobra, otwieramy pudełeczko, patrzmy, co tu jest, słuchajcie, w środku. Na pewno, słuchajcie, już jest lepiej, już jest zdecydowanie lepiej, jest lepiej o 200%, bo zdecydowanie zawartość, słuchajcie, pudełka jest znaczna niż w grze Call of Duty. Dobra, tutaj mamy, słuchajcie, takie coś, z tyłu jest kod, nie będę go Wam poddawał. Tu mamy taką, słuchajcie, książeczkę. Też kod aktywujący. Aha, tu jest kod, słuchajcie, jakiś dodatek. Tutaj są kodziki. Dobra, pomoc techniczna, wszystko jest ok. Dobra, a więc mamy dwa kody. I słuchajcie, teraz spójrzmy na środek, a więc na płyt. Płyt, ile tutaj, słuchajcie, mamy? To jest bardzo ważne. Cztery. Słuchajcie, cztery płyty. Raz, dwa, trzy, cztery. Bardzo ładnie, słuchajcie, płyty zapakowane. Bardzo mi się to podoba. Nie będą się walać, nie będzie problemu z wyciąganiem. Jak na przykład jest 6 nabitych na jeden pal, to jest w ogóle dla mnie jakaś totalna masakra. A to naprawdę bardzo fajnie, ładnie, estetycznie, słuchajcie, wygląda. Nie będzie problemów, słuchajcie, z płytami. I tyle. A więc co, słuchajcie, zaraz grę zainstalujemy. W następnych gameplayach pokażę Wam, jak gra chodzi, jak to w ogóle wszystko wygląda w rzeczywistości, jak ta gra wygląda, jak ta gra w ogóle chodzi na moim sprzęcie komputerowym i wtedy będziecie mniej więcej wiedzieć, czy Wasz komputer, który jest albo lepszy, albo gorszy, albo taki sam jak mój, pociągnie tą grę, czy też nie. Dobra, słuchajcie, więc co? Wkładamy pierwszą płytkę do stacji dysku. Thank you.
No i okej, słuchajcie, pierwsza płyta jest włożona. Wyskoczyło nam coś takiego. Od razu wybierz język. Oczywiście wybieramy język polski. Okej. Słuchajcie, to będzie na Steamie, a więc sobie już tu Steama możemy... A nie, Steam w ogóle mamy, jest odblokowany. Dobra, okej. No i dobra, zainstaluj. Oczywiście, przeczytaliśmy wszystko dokładnie. Dokładnie wczytałem się po prostu w każde jedno słowo. Pamiętajcie, żeby w każdą umowę, słuchajcie, czytać. Zainstaluj. Kod produktu, dobra, wpisujemy kod produktu. Dobra, słuchajcie, a więc produkt jest, słuchajcie, aktywacja powiodła się. Deliverance, ok. I teraz, słuchajcie, ile potrzebujemy? Wymaganym jest na dysku 35 GB. To wcale nie jest dużo, słuchajcie, porównując inne gry, jest to po prostu minimum, jakie ogólnie chyba teraz, słuchajcie, jest w świecie, słuchajcie, growym. Przecież Call of Duty, ten nowy, słuchajcie, 90 giga zajmowało miejsca. Byłem po prostu, słuchajcie, przerażony. Ale dobra, słuchajcie, robimy dalej i się zgadzam. I się, słuchajcie, instaluję. Spotykamy się dokładnie za sekundkę, będziecie dokładnie wiedzieć, ile na moim komputerze, ile mi się, słuchajcie, instalowała gra, a więc 4 płyty. No i słuchajcie, a więc Kingdom Come Deliverance został zainstalowany, słuchajcie, z 4 płyt. Trwało to jakieś 45 minut, 4 płyty, słuchajcie, i 3,3 GB na 4 płytach, słuchajcie, a więc tylko tyle danych jest. Całą resztę, a więc 28 GB trzeba ściągnąć niestety, ale serwerów ze Steama. Dlatego chyba jesteśmy już delikatnie, słuchajcie, wszyscy przyzwyczajeni, że niestety, jeżeli chodzi o gry na Steamie czy na innych już platformach growych, to niestety pełnej gry już raczej nie uświadczymy, jeżeli chodzi o edycje, słuchajcie, pudełkowe, bo i tak, słuchajcie, wszelkie dane z grami, słuchajcie, musimy pobierać z serwerów. Niestety, słuchajcie, takie czasy, znaczy też się nie dziwię, tak, bo na przykład jeżeli chodzi o na przykład o Call of Duty, ten ostatni, druga wojna światowa, no to 90 GB zmieścić na płytach, no to już naprawdę grubo. I w tym przypadku się nie dziwię, natomiast w takim przypadku, no chciałbym, żeby przynajmniej 80% gry, 70% gry na tych płytach było, żeby też czas pobierania danych z serwerów ze Steama nie trwało, słuchajcie, 9 godzin, bo przecież nie każdy ma, słuchajcie, łącze internetowe o szybkości na przykład, nie wiem, 100 mega, prawda? Ja mam jedyne chyba do 10 mega i ja sami widzicie, ściąga mi się to wszystko maksymalnie około 940, max 1 megabajta, słuchajcie, na sekundę. Tak to, słuchajcie, wygląda u mnie. Ja zapraszam Was serdecznie na kolejne odcinki. Gameplaye będą z tejże gry. Z pewnością pierwszy gameplay to będzie taki pokaz, pokażę Wam spraw technicznych, jak to wygląda, jeżeli chodzi o mój komputer. Co tam się w ogóle dzieje na ustawieniach ultra, na ustawieniach wysokich, jak mój komputer sobie z tym wszystkim radzi. Mam nadzieję, że to będzie jakoś tam dla Was pomocne. Natomiast czy będzie większa ilość gameplay z tejże gry, to wszystko się okaże. To wszystko zależy, jak moi widzowie, a więc Wy będziecie, słuchajcie, oglądać te gameplay. Pozdrawiam Was, zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania. No i tyle. Zapraszam Was na swój kanał. Do zobaczenia. Pa, pa.